Hejka, witam na kanale Stare Schematy Płoną. Dzisiaj będę kisił buraki. Takie fajne, nie za duże. W sam raz. Kiszonka dobra jest na jelita, na odporność. Także zaczynamy. Buraki obrane, wypukane. Patrzcie, jaki tu jest ciekawy. Kto wie, co to za odmiana. Tutaj mamy ćwikłowy, normalny. A tutaj jakiś taki wynalazek. No, kiszone buraki wzmacniają odporność organizmu, budują florę bakteryjną w jelitach, także warto robić. Dobra, ja zabieram się za krojenie. Buraki co prawda z własnego ogrodu, ekologiczne, ale na wszelki wypadek zozonujemy, żeby pozabijać różnego rodzaju grzyby, bakterie, wirusy. Jeszcze taka uwaga, używajcie buraków ekologicznych. Bo burak ma to do siebie, że wyciąga z ziemi różnego rodzaju chemię. Sieje się buraki w takich polach, które się chce oczyścić. Także miejmy to na uwadze. Dziękuję koleżance za ekologiczne buraczki. Buraki pokrojone czekają. Będziemy zaraz składać do słoików. A tutaj dodatki. Czosnek, liść laurowy, pieprz. I tutaj coś specjalnego. Wrotycz. Tylko wrotyczu dajemy troszeczkę, nie za dużo. Solanka przygotowana. Pamiętajcie, na każdy litr wody dajemy łyżkę stołową soli, dobrej soli. Ale z wrotyczem uważajcie, bo to może wyjść niezły eliksir. Mam taki słoik litrowy, dwa ząbki czosnku dałem, liść laurowy, 5-6 ziarenek pieprzu i wrotycz. Zabieram się za układanie teraz buraczków w środku, w słoikach. Buraki zalane solanką i tak zostawiam to na 2 dni. Za 2 dni odkręcę, puszczę trochę gazu, zakręcę ponownie i odstawiam w ciemne, chłodne miejsce, niech stoi. A tutaj ten wielki słoik to taki na bieżąco. A tutaj mam taki słoik, który stoi już jakoś od późnego lata. Nic się z tym nie dzieje, fajnie się przechowuje. Ładny kolorek. Także zachęcam, róbcie kiszonki. Dbajcie o zdrowie, róbcie kiszonki. Kiszonki. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam, do następnego.